majorze, Hubalu są jeszcze nieznane w tym kraju mogiły, gdzie grób twój nie wiedzą też wieszcze, wróg chciał cię uczynić niebyłym. Majorze, Hubalu, my młodzi i starzy jak tutaj stoimy, będziemy tu zawsze przychodzić, przysięgę legendzie złożymy. Hubalowa legendo, ptakiem poleć w kraju. Pod koniec kwietnia 40 roku znaleźliśmy się pod wsią Wólka Kuligowska, gdzie na biwaku staliśmy w lesie, oczekując na naszą piechotę względnie wiadomości o niej. Zamiast piechoty dostaliśmy wiadomość, że jesteśmy znowu otoczeni przez Niemców. Jak się okazało potem, z nami 19 łanami walczyły dwa pułki. Mówi Henryk Osowski, pseudonim Dołęga, adiutant Hubala. Rozesłane patrole stwierdzają, że Niemcy są wszędzie. Sytuacja jest taka, że właściwie nie mamy się gdzie ruszyć. Jedyna możliwość to Pilica. Pilica nie jest obstawiona, wobec czego jedziemy tam w nadziei, że uda nam się ją przepłynąć. Kiedyśmy jednak podjechali do rzeki, okazało się, że rzeka jest wezbrana, wiosenne wody powodziowe, że przeprawa w tych warunkach byłaby niemożliwa, bo przecież nawet trzech Niemców, którzy by nas zastali na tej przeprawie, wystrzela nas jak kaczki, bo trudno jest walczyć, kiedy się płynie na koniu czy za koniem. Wobec czego wjechaliśmy znowu w las. Gdzie jechać? Wszystko jedno. Wszędzie jednakowo źle. Przedzierając się po cichutku, ukradkiem, docieramy do zaprzyjaźnionego młyna we Fryszerce, we wsi Ponikła. Tam budzimy znajomego młynarza, który ze zdumieniem nas wita, mówiąc, że panowie, co tu robicie? Tu wszędzie są Niemcy. Młynarz mówi nam, że według jego rozeznania ostatni Niemcy są koło Anielina, że jeżeli tam przejdziemy i tam nam się uda, to się z tego okrążenia wyrwiemy. Ruszamy zatem do Anielina, pytając o drogę, no mówi wszędzie źle, wszędzie jednakowo jedźcie tędy, tą przesieką, tamtą. Ruszamy wobec tego. I rzeczywiście dojeżdżamy o wczesnym świcie do Anielina. Wieś jest głęboko uśpiona, wysłany patrol stwierdza, że Niemców we wsi nie ma, że pies nie zaszczeka, że jest cisza i spokój. Wobec czego defilujemy przez całą tę wieś i wydaje nam się, że jesteśmy zupełnie bezpieczni. Jak się okazało, Niemcy byli wszędzie. Defilujemy właściwie pod karabinami niemieckimi, ale Niemcy sądzą, że 19 łanów to jest patrol, szpica przed całą armią majora Hubala, wobec czego nie atakują, chcąc dopuścić całą właśnie tą spodziewaną armię i wtedy zaatakować. My z równą beztroską, z równą nieświadomością i naiwnością, zamiast dać koniom ostrogi oderwać się od wsi 20 czy 30 kilometrów, zatrzymujemy się dosłownie 1,5 kilometra za wsią, w niewielkim lasku, niesłychanie gęstym, bardzo cienistym, przylegającym do dużego kompleksu lasów spalskich. Tam wjeżdżamy z poczuciem zupełnego bezpieczeństwa. Pamiętam, że major mówi do mnie, no, tu nas nikt nie znajdzie. Mówię, panie majorze, nikt nas tu nie będzie szukał. Niemcy nas łapią pod Wólką Kuligowską. Pytam, ile wystawić posterunków, na co major mówi mi, no wiesz, ludzie pomęczeni, wystaw tam jednego od wsi, bo wiadomo, od lasu nam nic nie grozi. Wobec czego tak to robię, major kładzie się na jakiejś maleńkiej polance i usypia, o parę metrów od niego siada pod krąży świda, trzyma mojego konia, ja wystawiam posterunek, stawiam takiego kaprala Zemstę, warszawiaka, cwaniaka, doskonałego chłopaka. Wracam do świdy, siadłem przy moim koni i usnąłem. Jak długo spałem, trudno mi powiedzieć. Obudził mnie tupot, patrzę, że biegnie Zemsta i soczystym szeptem woła: panie adiutancie, Niemcy.
Wydaje mi się, że chłopak oszalał, albo śni mu się, albo jest nieprzytomny. Jacy Niemcy, jest cicho, spokojnie, śpiewają skowronki, właśnie wschodzi słońce. Tym więcej, że widzę, że w jednym ręku trzyma karabin, w drugim pistolet. Zapamiętam, że postawiłem go tylko z pistoletem na posterunku. Pytam, żeby go otrzeźwić, skąd masz karabin? Mówi, bo stałem za krakiem, oto Niemiec do mnie wylazł, mówi, hände hoch. To mu pokazałem, o, odwrócił się, dałem w mordy, wyrwałem karabin, ale Niemcy. Rozumiem, że mu się nie śni, skaczę te kilka kroków do majora, klękam przy nim, budzę, mówię, panie majorze, Niemcy. Major się zerwał, wkłada na siebie kożuch, a ja ciągle klęcząc, bo tylko dołem coś widać, tam, gdzie gałązki obeschnięte z tych drzewek, widzę, że dosłownie o kilka metrów od nas dwóch Niemców czołga się w zupełnej nieświadomości, że są tak blisko nas. Celuję z pistoletu, jeszcze raz mówię, panie majorze, Niemcy. Major na to powiedział, pamiętam, uważaj, nie poszedł swoich. Ja strzeliłem do tego pierwszego Niemca, on klapnął, drugi Niemiec klęknął, i strzelił w naszym kierunku. Po tym strzale zerwałem się oczywiście z klęczek, jest jakaś sekunda ciszy, tylko te dwa strzały. Widzę, że major jakoś okręcił się koło siebie, skoczył w krzaki, rozumiem, że do swojego konia, który zresztą był niewidoczny. Wobec czego i ja do swojego konia, tutaj nas obskakują Niemcy, już ze świdą walczymy bek a bek z nimi, wyrywamy się na jakąś polankę, dosiadamy koni, zbiera nas się kilku, gdzie major? Mówię, poszedł do swego konia. Trzeba nieszczęścia, że następne strzały niemieckie zabiły konia majora i ułana, który się tym koniem opiekował. Skoro nie ma konia, nie ma majora, to rozumiemy, że major też konia dosiadł i gdzieś w tych krzakach walczy, tak samo jak my. Jak się okazało, ten pierwszy strzał niemiecki, celowany chyba w moją głowę, bo ten Niemiec nie mógł widzieć majora stojącego, mógł widzieć klęczącego mnie, tak samo jak i ja jego, zamiast mnie w głowę trafił stojącego majora za mną w serce. Major skoczył te kilka kroków od miejsca strzału, jak się okazało, wpadł w jakiś wykrot, w jakiś dół, tam życie zakończył i tam znaleźli Niemcy. Koni rżenie ku czasom odległym, nie bądź już milczeniem, Kubalowa legendą.